Wakacje znów będą wakacje, czy jednak spędzimy je raczej blisko domu? Wielu niestety tak, to efekt wysokich cen i rosnącej inflacji, kosztów paliw i tak dalej, i tak dalej. A to oznacza, że chyba ciężko się spodziewać, że wyższych cen nie ujrzymy także w biurach podróży. Zeszły rok i dwa lata wstecz, no to wiadomo, to był okres pandemiczny, te ceny paliw były niskie, klientów też było zdecydowanie mniej, więc jakby wszyscy chcieli no, wskrzesić turystykę, prawda? Natomiast w tej chwili no, tych klientów jest naprawdę bardzo dużo i oczywiście no, zderzają się naprawdę z mocnym tutaj podwyżką cen w stosunku nawet teraz od marca. Jeżeli ktoś przychodził w marcu, rezerwował wakacje i mówi: panie Maćku, jak tam nasze wakacje? No ja mówię, no zwróćcie uwagę, płaciliście tyle, a teraz by trzeba zapłacić jakieś 30% więcej. Więc za ten sam termin, za ten sam hotel, za ten sam typ pokoju. Więc jakby troszeczkę niestety te ceny no, poszły do góry. Natomiast no, ofert jest. Klienci no, wybierają troszeczkę po prostu w stosunku do własnego budżetu troszeczkę niższy standard i mieszczą się w swoich realiach cenowych. Kto jednak decyduje się na wakacje, a szczególnie poza granicami Polski, na pewno może liczyć na stałe i sprawdzone kierunki, takie jak Egipt i Turcja. Szczególnie ten drugi kraj chce przyciągnąć turystów, ułatwiając im wjazd do kraju. Turcja to jest tak, jak już nieraz tutaj na naszych spotkaniach żeśmy rozmawiali, Turcja i Egipt to są tak zwane kierunki nieśmiertelne, które zawsze cieszą się w naszym kraju ogromną popularnością. Turcja dodatkowo w tym roku, ze względu na to, że no, raz, że no, cały czas jest bardzo przystępna cenowo, daje naprawdę mega jakość, jeżeli chodzi o hotele i standard tam na miejscu wycieczek. Natomiast dodatkowym, najważniejszym atutem, który się tutaj pojawił, no to jest właśnie możliwość podróżowania bez paszportu. Jedyna rzecz, na którą trzeba bardzo zwrócić uwagę, to proszę zwracać na ważność dowodów, ponieważ tak jak na przykład do Unii Europejskiej wystarczy, że mamy ważny dowód. Po prostu ważne, że na przykład wracamy do 10 na przykład czerwca, a dowód nam się kończy 11, nie ma sprawy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Turcję, to 150 dni od powrotu musi być ważność dokumentu. Także czy to będzie paszport, czy to będzie dowód, ale to musi być, ponieważ no, to nie jest kraj, który jest w Schengen. Poza pytaniem o kierunek i koszt wyjazdu, wiele osób zastanawia się, jak wyglądać będzie urlop, gdy choćby w Egipcie czy Turcji przyjdzie im się spotkać z Rosjanami. Nie było żadnych negatywnych jakichś tam sygnałów, jeżeli chodzi o stosunki polsko-rosyjskie na miejscu. Bardzo często ci Rosjanie są troszkę cichsi, jak bywali tacy mocno, że tak powiem, rozrywkowi. Nawet tutaj akurat ostatnio moi tacy stali klienci przyszli i mówią: panie Maćku, coś tam udawali, że są nie z Rosji, tylko z Kazachstanu czy z jakichś tam innych republik byłych radzieckich, więc to trochę tak ich trochę widać uspokoiło. No, ciężko powiedzieć, jak będzie w sezonie, ale no, póki co na razie nie ma jakichś tam negatywnych sygnałów. Były takie informacje w pewnym momencie, że niektóre firmy mają takie robić takie, że dla osobne hotele, tam niby dla Rosjan, osobne tam sektory jakieś, ale to raczej to nie wypali, to tutaj nie będzie żadnego, mi się wydaje, jakiegoś tam konfliktu narodowościowego na wakacjach, to każdy gdzieś tam idzie w swoją stronę.